Dzień dobry, z tej strony Wazowska z EMC for Business. Jesteśmy w Warszawie na targach Automaticon. To są jedne z najstarszych targów w Polsce, specjalistycznych, branżowych. I chcielibyśmy pokazać, z czym są związane, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego warto przyjrzeć się im bliżej. Zapraszamy. Wydarzenia również pozwalają nam przekonać się o tym, że jednak to, co robimy, jest dobrej jakości, ponieważ często przychodzą też profesjonaliści i oglądając nasze urządzenia stwierdzają, że jest to wykonane należycie. Ja, jako instytut, też jest współorganizatorem targów. Od jak dawno Państwo jesteście i co takie targi dają w dobie internetu może? Takie? No, te targi bodaj mają chyba ćwierćwiecze, będą miały wkrótce, także to już jest kawał historii. No, zaraz na swoim początku pełniły bardzo istotną rolę w wymiany handlowej, takiej merytorycznej. Teraz jak w rozmowie przed Pan był uprzejmy zauważyć, no internet tutaj dominującą rolę pełni w zdobywaniu wiedzy, poszukiwaniu rozwiązań, natomiast no, kontakt osobisty między człowiekiem, przysłowiowy uścisk dłoni, nawiązanie takiej relacji związanej z emocjami, jakimś partnerstwem, no nadal jest bardzo istotne, bo na papierze dwa rozwiązania wyglądają podobnie, ale to jest związane dalej z pewnymi emocjami, wdrożeniem, poświęceniem czasu, zaangażowaniem. I to trudno w internecie gdzieś takie wartości wyłapać. Tak patrzę na te roboty, które są dookoła. Państwo też je wdrażacie w firmach, żeby usprawniać produkcję. Jak to zrobić, żeby taki robot był niezawodny i jeszcze przy tym bezpieczny? Jakie wyzwania się z tym wiążą? To znaczy, roboty na obecnym etapie rozwoju techniki, można powiedzieć, że są już niezawodne i bezpieczne. Pewne wyzwanie polega na ich integracji i wdrożeniu pod konkretne rozwiązanie. Te roboty, które tu widzimy, jeden z nich jest no, spawalniczym, tak, ale na przykład można sobie wyobrazić go również do przenoszenia pewnych rzeczy, czy do pracy jakichś manipulacji, tak, pakowania i wtedy ta integracja będzie niosła ten dodatek merytoryczny. Tam będzie ukryte to know-how związane z pracą danej aplikacji, natomiast oczywiście firmy robotowe jako takie wciąż rozwijają swoje produkty i to też ma bardzo ciekawe kierunki. Coraz więcej funkcjonalności jest zaszywanych w same roboty, one są coraz bezpieczniejsze. No i ten wyścig trwa wśród producentów. Jest na targach obecne praktycznie od pierwszej edycji tych targów. Zajmujemy się dystrybucją aparatury pomiarowej i mimo, że targi były przeznaczone głównie dla związanych z automatyzacją produkcji, firma stwierdziła, że to jest jedna z szans na wypromowanie tych produktów, które sprzedajemy. Są to w sumie największe targi związane z branżą przemysłową i dlatego tu jesteśmy praktycznie od samego początku.
już końcówka kolejnych już targów branżowych Automaticom. Jedna z najstarszych imprez w Polsce, która zrzesza bardzo szerokie grono firm dostarczających rozwiązania dla przemysłu. Zobaczyliśmy tu mnóstwo robotów, nowoczesnych rozwiązań, między innymi bezprzewodowych, ale i też oprogramowania czy czujników. Tomasz Witkowski, EMC for Business. Zapraszam do śledzenia naszego kanału. Do zobaczenia już następnym razem.